zdrowia, szczególnie dla normalnych. No słowo normalne, normalne, normalni już niedługo nie będzie używane. Zakazane może jeszcze nie będzie, ale nie będzie używane. Firma kosmetyczna już przestaje używać słowa włosy normalne. Już nie będzie takiego określenia jak włosy normalne. Także zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, ta walka lewacka ze słownictwem, ze słowami, ze wszystkim po prostu jest nieprawdopodobna. Osiąga jakieś szczyty kretynizmu politycznego. Parę miesięcy temu firma produkująca, mleczarnia, która produkowała mleko, miała na tej swojej paczuszce taką figurę siedzącej Indianki. Tą Indiankę, no taką wyobrażoną, wyimaginowaną, imaginacja, tak? No to było zrobione przez jakąś tam artystkę, lokalną Amerykankę, Indiankę, i ona bazowała to na wspomnieniach o swojej młodej babci. No i miała płacone za te tantiemy. No i to było rasistowskie. To było rasistowskie. Zlikwidowali tą figurę tej Indianki siedzącej. No i tantiemy dla rodziny indiańskiej, amerykańskiej przestały nadchodzić. Także skasowali, skanslowali. Następne takie były płatki owsiane, i tam był taki też murzyn, starszy murzyn, tam 60-70 miał. No i to była taka marka tych płatków owsianych, też go zlikwidowali. No teraz dr Seuss, no to taki komunizujący pisarz, no ale fajne, śmieszne, takie rymujące się opowiastki dziecięce produkował, no i wszystkie dzieci to lubiły. Oczywiście firma, która produkowała to, publikowała, drukowała, powiedziała, że już nie będzie publikowała, nie będzie drukowała. Zamknęli się po prostu, zlikwidowali. Teraz firma kosmetyczna zdecydowała, że słowa normalne włosy już nie można używać. W czym my żyjemy? No nie wiadomo. No ale komuniści, co komuniści robią w Ameryce? No komuniści rozdają forsę, no i komuniści szykują się, żeby mieć 10 milionów, 20 milionów więcej głosów w 2024 na prezydenturę. No oni to wszystko robią, żeby być przy korycie. No wiadomo, że każdy normalny rozumie, że oni robią to wszystko, żeby być przy korycie. Tylko jak długo oni będą przy tym korycie? No bo jedną z wielu spraw, które zmieniają, no to jest, chcą zmienić, żeby wiek głosowania obniżyć do 16 lat. Chcą zwiększyć wiek młodzieży, no szczególnie na granicy meksykańsko-amerykańskiej, bo teraz jest zalew młodych ludzi. No i wszyscy, jak przechodzą granicę, to mówią, że nie mają dokumentów, a drugie, co mówią, to mówią, że mają 17 lat i 9 miesięcy. 75% wszystkich młodych ludzi, no to ma 18 lat bez 3 miesięcy. No a dlaczego 18 lat bez 3 miesięcy? No bo jakby mieli 18 lat i 2 dni, no to by byli w zasadzie zawróceni na granicy, a dlatego, że mają niecałe 18, no to dostają pobyt. No dostają pobyt. Ciekawe jest, że dostają pobyt bez papierów. No i oni później są umieszczani w szkołach średnich stosownie do ich wieku, no ale bardziej stosownie do ich wiedzy, także często 22-24-letni udający 17-latków, no siedzieli w jednych ławkach z dziewczynkami po 16-17 lat, także to jest ten obłęd lewactwa amerykańskiego. No ale Biden, co on chce zrobić? No on w zasadzie chce zmienić społeczeństwo poprzez te sprawy, no a bogaci biali komuniści przez rozdawnictwo. No rozdawnictwo zawsze działa. Kiełbasa, chleb i igrzyska, no to już starożytni Grecy wiedzieli, starożytni Rzymianie. Także to zawsze działa.
filozofowie greccy ostrzegali, że demokracja doprowadzi do tego, że większość po prostu zrobi niewolników z mniejszości. Wszyscy wsiądą na ten wózek ciągnięty przez ludzi pracujących. No i prezydent Biden teraz w zasadzie podpisuje 2 tryliony dolarów wymianę czy zmianę Ameryki. Także to jest jedna z największych fal rozdawnictwa. Kongres za Trumpa dał tam 2 tryliony, później znowu były 2 tryliony, także to jest już prawie 5-6 trylion dolarów rozdawany, no ale to jest prolog, to jest wstęp do tego, co socjaliści zamierzają rozdawać, no bo oni czekają na to, że coś się stanie. Ale nawet administracja Bidena, no to oni powiedzieli, że te 2 tryliony na COVID-19, na zreperowanie całej sytuacji, no to nie jest żadne zreperowanie, no bo całe te wagony tego złota rozdawane, no to jest najbardziej postępowy, socjalistyczne rozdawnictwo od Lyndona Johnsona. Rzeczniczka prasowa Jen Psaki, no to ona nawet się chwaliła, że w sumie cały ten pakiet, całe te rozdawnictwo to ma mało wspólnego z koroną, no bo tylko 7%, czyli powiedzmy 150 miliardów dolarów z tych 2 trylionów jest dane na testowanie, no i na sprawdzanie ludzi, gdzie się przemieszczają. No teraz to już jest tylko biurokracja, teraz to już jest, pieniądze są dawane po prostu dla panów, a całe niewolnictwo musi pracować albo nie pracować. No i demokraci rozdają pieniądze, żeby byli wybierani. Tylko 16 miliardów jest w zasadzie dane na szczepionki. No to jest kropla w morzu. Cała reszta idzie na to, żeby po prostu dać wszystkim stanom, szczególnie tym stanom, które wybierały Bidena forse na wykupienie, na po prostu, żeby pływały na powierzchni. Przyszykowywują pieniądze na redukowanie czy obniżanie pożyczek studenckich, tak samo ubezpieczenia społeczne, do tego bezrobocie, no i różne kredyty podatkowe. Także to wszystko jest redystrybucja, to wszystko jest rozdawanie. Te wspaniałe społeczeństwo, które Lyndon Johnson miał, no to teraz też socjaliści przesunęli kompletnie poza walkę, czy bitwę, czy wojnę z biedą, no bo to zawsze była ta wojna z biedą, a teraz to już dołączyło się do tego niesprawiedliwość rasowa, dołączyło się ubezpieczenie zdrowotne, imigracja, no i oczywiście dołączyło się środowisko, także, że komuniści szukają, gdzie mogą ukraść pieniądze i rozdać. No już nie ma kułaków, nie zabijają kułaków, nie konfiskują żyta i zboża i nie mają tych donosicieli ruskich, no ale mają swoich donosicieli na tym samym poziomie. Teraz co jest celem? No celem demokratów to jest rozszerzyć rozdawnictwo tak szeroko, żeby jak najwięcej ludzi głosowało na nich, no i żeby jednak wymagania za te rozdawnictwo były jak najmniejsze. Teraz nie można wymagać, żeby ktoś, kto dostaje pieniądze, zaczął powiedzmy sprzątać, no bo to jest poniżej jego godności. No i to wszystko w tym kierunku idzie. Tylko jak długo ten kraj wytrzyma? Jak długo ci politycy się utrzymają. Oni naprawdę wierzą. Johnsona cel był taki, żeby zlikwidować zależność ludzi od garnuszka państwowego
a nie to, żeby rozdawać i robić redystrybucję tych, co zarabiają, dawać tym, którzy nie zarabiają, czy nie pracują. W 64 roku on powiedział, że już, że to już jest koniec jałmużny, już więcej nie potrzeba rozdawania. No okazało się, że jest kompletnie inaczej. Po tych jego wszystkich programach przeciwko biedzie, przeciwko ubóstwie, to proporcje ludzi, którzy zaczęli być zależni od garnuszka państwowego, wzrosły. Wzrosły po prostu tam, gdzie jest rozdawnictwo i tam, gdzie się pomaga za bardzo, no to jest więcej tych pomagających, a nie mniej tych, którzy potrzebują. No każdy normalny jednak rozumie, że ludzie, że rząd nie jest w stanie zrobić nic, nie jest w stanie zrobić nic, to co ludzie są sami, w stanie sami zrobić. To jest po prostu to jest historycznie wszystkie grupy takie na marginesie, które sobie nie dawały rady, no to spora ilość z tych grup po prostu wybija się. I to dotyczy Polaków, to dotyczy Żydów, Murzynów, Azjatów i tak dalej. Ci ludzie w każdym społeczeństwie po prostu jest grupka 1/4, 1/3 nadzwyczaj ambitnych, no i się przesuwa. W stosunku do Murzynów to makabra się stała, bo w latach 1930, 40, 50, no to byli pobożni Murzyni, oni po prostu mieli rodziny, urodziny pozamałżeńskie były mniejsze statystycznie niż w rodzinach białych, no a później demokraci zrobili 180, bo demokraci 200 lat temu to byli właścicielami niewolników. Na południu do lat 1960 walczyli z tą segregacją, no a później zmienili po prostu sztandary, no i zrobili się komunistami i z tych niewolników, właścicieli niewolników po prostu zrobili się przewodnikami niewolników, no i na tej fali socjalistycznej właśnie doprowadzili do tego, że dzisiaj jest Biden i wszystko idzie w kierunku pełnego socjalizmu. Trzeba pamiętać, że to Republikanie byli na północy, na tej uprzemysłowionej północy, która zwalczała niewolnictwo na południu i dlatego jak Stany Południowe chciały secesji, czyli odłączenia, to zrobiła się wojna. W czasie tej wojny zginęło ponad 500 tysięcy białych Amerykanów po obydwu stronach. No i południe odbudowywało się bardzo długo, ale to są demokraci. Demokraci to są potomkowie, czy to jest partia polityczna właśnie właścicieli niewolników. Za Johnsona tam w latach 1930, 40 przed wojną, no to Johnson był w 1960, no to przed jego polityką, no to w latach 50, no to ubóstwo było około 30% w 1950 roku, a później spadło do 18% za Johnsona w 64 roku. Także w latach 70 znowu bieda zaczęła wzrastać. Także za Johnsona. Johnson rzucał pieniądze na lewo i prawo na wojnę z ubóstwem, no ale jak to się przedstawia? No to się przedstawia tak, że podatnicy, którzy pracują, płacą podatki na tych wszystkich urzędników, którzy organizują tą wojnę z ubóstwem, no i na każdego tego ubogiego jest wydawane, powiedzmy, średnia krajowa, czy półtora średniej krajowej pensji na każdego, kto nie pracuje. No to jeżeli w ten sposób to działa, no to budżetówka, urzędnicy to faktycznie mają od groma pieniędzy, ale ci biedni, no to nigdy nie będą bogaci. Oni najwyżej nie umrą z głodu, ale nie będą bogaci. No ale wszystkie te rządy po prostu rzucają tą forsę, rzucają, no i nikomu nie mówią,
Normalni wiedzą, skąd te pieniądze się biorą, tak? Normalni rozumieją, że one nie rosną na drzewie, ale rozwiązaniem socjalistów jest podatkować jednych i obciążać drugich. No, historia nie przekona tych ideologów komunistycznych, socjalistycznych, że opieka państwowa od kołyski do trumny, no to nie jest rozwiązaniem. No i tak samo politycy, nie zmieni polityków, którzy wierzą w to, że wydawanie pieniędzy, rozdawanie pieniędzy, to daje im wygrywanie tych stołków. No, część ludzi się udaje, ale jednak nie za bardzo. Doświadczenie z lat 1960 powinno jednak utemperować te chęci uzdrowienia czy poprawienia społeczeństwa rozdawaniem forsy. No i tak samo wśród konserwatystów. Problem jest taki, że prawica lat 1950 w zasadzie centrum było tu i tutaj byli demokraci po lewicy, komuniści gdzieś tam, a republikanie tu. Teraz po 40-50 latach republikanie przesunęli się w zasadzie do centrum albo jeszcze bardziej. Demokraci przesunęli się na pozycję komunistów, no a komuniści zostali po prostu wściekłymi komunistami. Tak, także ta Ameryka 2021, no to jest kompletnie inna niż Ameryka Kennedy'ego, czy Ameryka Johnsona. No i, ale republikanie też wpadają właśnie w te szaleństwo reperowania systemu ekonomicznego, społecznego poprzez interwencje. No interwencje nie pomagają, bo stawka minimalna. No stawka minimalna, powiedzmy, brzmi bardzo dobrze, ale co powoduje? Stawka minimalna, no to nie jest stawka do życia dla głowy rodziny. No tak, także jak podnoszą się stawki minimalne, to młodzież przestaje dostawać pieniędzy. Ludzie, którzy nie mają żadnego wykształcenia, też nie dostaną pracy, bo zawsze ktoś lepszy się od nich znajdzie. Przy stawkach minimalnych to jest to, że pracodawcy zwalniają albo przyjmują mniej ludzi. Także efektywnie statystyka jest taka, że zawsze jak jest wprowadzana większa stawka minimalna, to 2/3 więcej zarabia, no ale 1/3 zarabia zero. No, także, że w zasadzie zero to jest dużo gorzej niż jakaś tam stawka. Także to jest znany problem. No każdy normalny człowiek, który przestudiuje ekonomię, jak to działa, to rozumie. No i te wszystkie stawki minimalne, no to zwiększają cenę tego hamburgera. To też każdy normalny rozumie. No ale demokraci też idą w tym kierunku. I prawo ekonomii w ogóle się nie jest ślepe, tak? Jest niewidome na partie czy ugrupowania polityczne. Demokraci mówią, że jednak ten stymulus musi być, no bo ludzie muszą mieć pieniądze i że wydawanie nastąpi. No ale w 2020 roku jeszcze nigdy nie było tyle pieniędzy na oszczędnościach, no bo wygląda na to, że ludzie nie mają gdzie kupować, nie mają gdzie wydawać, no a poza tym w tych niepewnych czasach oszczędzają. No ludzie chcą po prostu iść do pracy, ludzie chcą, żeby dzieci chodziły do szkoły, ludzie chcą, żeby restauracje były otwarte, żeby normalnie zacząć żyć, a nie rozdawać pieniądze. Za rok na pewno ekonomia się roztańczy, no nawet za parę miesięcy się roztańczy. No i oczywiście komuniści powiedzą, że to jest dzięki temu rozdawnictwo, no ale to nie jest prawda. Każdy normalny rozumie, że to nie jest prawda. Najmniejsze bezrobocie, najwyższe zarobki to były właśnie za Trumpa, no bo on zaczął redukować regulacje, zmiany następowały dosyć duże. No pandemia wykończyła, dała nieprawdopodobną szansę komunistom na oszukiwanie. Zdrowia!
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie w 2024-2022. Zdrowia, szczególnie dla normalnych.